Z Ewangelii Świętego Jana. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus odpowiedział jej na to: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła moja godzina? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało tam zaś 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do niej Jezus, do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. Gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali przez kilka dni. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, bywalcy weekendu pełnego łaski, czyli ci z was, którzy może kiedyś byli na górze świętej Anny, wiedzą, w czym rzecz. W sensie chodzi mi o to, wiedzą, po co jest ta konferencja. Moi drodzy, nie przyjechaliśmy tutaj po to, żeby słuchać. W sensie po to, żebym ja coś tu gadał i żebyście słuchali i żeby było fajnie. Nie po to przyjechaliśmy. Oczywiście trochę będę gadał, bo to jest wbrew mojej naturze, żeby nie gadać, więc troszkę będę, ale nie taki jest nasz cel. Jesteśmy tu po to, żeby spotkać się z Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, żeby Go wielbić, żeby Mu oddać cześć i żeby też pozwolić Jemu działać między nami. I ta konferencja ma być tylko i wyłącznie, że tak powiem, instruktażem. Ma być próbą pokazania, w jaki sposób chcemy się tym razem pomodlić, bo zawsze się jakoś tam inaczej modlimy. Znaczy de facto zawsze tak samo, ale zawsze, tak powiem, w lekko różnym klimacie duchowym. I chciałem wam trochę opowiedzieć o tym, jak chciałbym was zaprosić, do jakiej modlitwy chciałbym was zaprosić razem z całą ekipą, która będzie prowadzić tę modlitwę, do tego, jak mielibyśmy się dzisiaj pomodlić. Kiedy sobie o tym myślałem, wczoraj w sumie głównie, to sobie pomyślałem, że przecież jest końcówka karnawału, nie? Że zostało jeszcze 3-4 dni do Wielkiego Postu. Będzie we wtorek Dzień Naleśnika, czyli ostatni dzień karnawału. I chciałbym, żeby to nasze spotkanie miało charakter karnawałowy, dlatego że nie ma jeszcze Wielkiego Postu. On będzie za parę dni, wtedy będziemy tam chodzić w popiele, jeść warzywa i tak dalej. W sensie niektórzy. Natomiast jeszcze Wielkiego Postu nie ma. I sobie pomyślałem, że skoro karnawał, no to przecież jak jest karnawał, to się pije, nie? Ja wiem, że tutaj już rodzi się w niektórych z was, matko będzie mówił o, zachęcał do pijaństwa. Uwaga, tak, będzie mówił i będzie zachęcał do pijaństwa. Chciałem wam w tej konferencji opowiedzieć o piciu. Chciałem wam opowiedzieć o tym, że trzeba się upić, że powinniśmy dzisiaj zaznać upojenia. Pomyślałem sobie wczoraj, kiedy o tym myślałem. Wiecie, że ostatnio spotkała jednego z moich braci najszczęśliwsza rzecz na świecie, czyli umarł, ojciec Jan Góra. Na pewno o nim słyszeliście, nie? Wydarzyło mu się to najlepsze wydarzenie życiowe, czyli wreszcie umarł, bo jest najlepszym miejscem na świecie. Ojciec Jan Góra napisał jakąś taką książkę, nie wiem, czy czytaliście, nazywa się Pijani Bogiem. To jest jedna z jego starych książek. To jest jedna z książek, myślę, przez które ja też w jakiś sposób trochę trafiłem do Dominikanów. Dlatego, że tę książkę czytałem jeszcze przed zakonem i pomyślałem sobie, że to jest ekstra, jak oni tak tam mają i takie książki w ogóle o tym piszą i się nie boją, bo to musi być super zakon. I stąd po prostu próbuję się wytłumaczyć, dlaczego będę o tym mówił. Zacząłem sobie myśleć, jak to jest w Biblii. Czy jest w Biblii trochę takich miejsc i czy jest trochę śladów o jakimś takim dobrym pijaństwie? Bo wiadomo, że oczywiście chcę powiedzieć o dobrym pijaństwie. I moi drodzy, taka ścieżka jest wybitna w Piśmie Świętym.
W sensie, jak sobie wklepiecie w wyszukiwarkę, tam, nie wiem, Google Biblia, pijaństwo Biblia, to wam wyskoczy po prostu 160 tysięcy fragmentów, gdzie pili w Biblii. I oczywiście część tych fragmentów to są słabe fragmenty, że tam pili źle, w takim sensie Pan Bóg tam grzmiał, żeby nie pili, ale ogromna część to jest fantastyczne picie. I tak sobie pomyślałem, przecież Pan Jezus w ogóle od tego zaczął. Zauważcie, cała działalność Pana Jezusa, właśnie wam to przeczytałem, jego pierwszy cud, kiedy miał opowiedzieć o czymś, to zauważcie, jaki cud wybrał. To mnie w ogóle bardzo zastanowiło. Dlaczego Jezus na pierwszy znak, to jest pierwszy cud w historii życia Pana Jezusa, znaczy to, że się w ogóle urodził, to już był pierwszy cud, ale w swojej działalności pierwszy cud, którego dokonał, zauważcie, nie wskrzesił nikogo, nie uzdrowił nikogo, nie pomógł jakiejś strapionej duszy, tylko pierwszy cud, jaki zrobił, to poszedł na wesele i na weselu, jak zobaczył, że im się trzeciego dnia skończyło wino, wiecie, że wesele u Żydów trwa 7 dni, co nie? Co to znaczy? Wiecie, jak oni tam musieli popić? Wina było przygotowane na 7 dni. Było wiadomo, że będzie wesele trwało 7 dni, więc było przygotowane taka ilość, żeby starczyło na 7 dni. Trzeciego dnia się zorientowali, już nie ma. Nie? Znaczy, że oni po prostu w 3 dni załatwili to, co było przeznaczone na 7 dni. No słuchajcie, no, taka jest geneza tego, co się tam wydarzyło. Pan Jezus na tym weselu jest, trzeciego dnia się okazuje, chłopy, jacyś porządni zawodnicy byli, wszystko skasowali, nie? I Pan Jezus, zauważcie, zamiast stanąć i powiedzieć, o, no toście nagrzeszyli, to mówi, dobra, no to wam dostarczę 600 litrów. Słuchajcie, Pan Jezus dostarczył tam 600 litrów wina. Wiemy doskonale i dokładnie, ile to było. Mamy tam mowę o tych stągwiach, dokładnie wiemy, ile te stągwie mają pojemności, bo to jest bardzo standardowa rzecz w tamtym czasie. Te stągwie, te 6 stągwi, to jest mniej więcej 612 litrów wina. W sensie najpierw wody, które Pan Jezus przemienił. Więc zauważcie, Pan Jezus nie zrobił takiego delikatnego cudu, tam dwie butelki tam gospodarzowi, nie? Żeby się nie martwił, tylko Pan Jezus zrobił 600 litrów wina. Słuchajcie, dla mnie to jest w ogóle bardzo zaskakujące i cudowne, że Pan Jezus od tego zaczyna. I oczywiście nie w takim sensie, że Pan Jezus propaguje pijaństwo. Mam nadzieję, błagam, że nie rozumiecie tego w ten sposób. Tylko, że Pan Jezus wybrał ten cud. Dlaczego? Otóż pomyślałem sobie, słuchajcie, z kim Pan Jezus przyszedł na to wesele? Nie wiem, czy kojarzycie, co się wydarzyło chwilę wcześniej. Skąd oni trafili na to wesele? Otóż chwilę wcześniej Pan Jezus, to jest sam początek jego działalności, jest nad Jordanem u świętego Jana Chrzciciela, co nie? Tam go Jan ogłasza, to jest Baranek Boży, Pan Jezus przyjmuje chrzest. Jak pamiętacie, dwóch uczniów Jana Chrzciciela podchodzi do Pana Jezusa i prosi go, że chcieliby zobaczyć, gdzie on mieszka, kim on jest, no bo ich dotychczasowy mistrz, Jan Chrzciciel, mówi, że no to jest Baranek Boży. Pan Jezus się zgodził. Co to znaczy? Pierwsza ekipa, którą Pan Jezus powołał, to są uczniowie Jana Chrzciciela, no plus tam Piotrek. Tylko Piotra powoła dopiero potem w Kafarnaum, jakby tak ostatecznie na tym połowie ryb. Tutaj się dopiero poznali. Natomiast pierwszych uczniów, których Pan Jezus powołał, to są uczniowie Jana Chrzciciela. Czemu to jest ważne? Dlatego, że to byli asceci nad ascetów. Jan Chrzciciel prowadził niewiarygodnie surowe życie. Wiecie, że ten prorok w wieku 12 lat, wtedy w kulturze żydowskiej mężczyzna stawał się mężczyzną, w sensie chłopiec stawał się mężczyzną. Jak było 12 lat, było to, co się stało Panu Jezusowi w świątyni. To jest taki moment graniczny, kiedy się uznaje faceta za dorosłego. Jan, tak mówi nasza tradycja, że Jan w wieku 12 lat odszedł z domu, już nie mieszkał ze swoimi rodzicami, tylko poszedł na pustynię. I tam na tej pustyni żył prawie do 30 roku życia. I na tej pustyni, wiecie, że prowadził, mamy to w Biblii opisane, bardzo radykalne życie. Jadł tylko i wyłącznie robaki. W sensie jadł szarańcze i miód. No nie dziwię mu się, jak miałby mieć tylko robaki, to coś musiał to osłodzić, nie? Więc brał po prostu robala do miodu. No bo jak to połknąć inaczej, nie? No tak pisze Biblia, że żywił się miodem i szarańczą, czyli po prostu owadami, tylko tyle jadł. Chodził bardzo surowo ubrany w jakichś takich skórach zwierzęcych. Jeżeli pamiętacie jego nauki, to Jan był niezwykle surowym prorokiem. Kiedy przychodzili do niego ludzie, są tutaj opisane w Ewangelii te sceny, kiedy przychodzą tłumy do Jana, to Jan tam mówi, siekiera do korzenia przyłożona. Nie nawrócicie się, to was zetną siekierą. Jan nie był delikatnym prorokiem, który mówił, Bóg was kocha, uwierzcie w jego miłość. Nie, Jan stawał i mówił, siekiera przyłożona do nogi. Nie nawrócisz się, utną ci nogę. Zobaczcie, uczniowie Jana Chrzciciela to byli goście z takiej formacji.
To byli goście wychowani na ascezie, na naprawdę radykalnym poszukiwaniu Pana Boga. Ja to mówię oczywiście w bardzo pozytywnym sensie. Może to brzmi oczywiście tak, trochę się z tego wyśmiewam, ale to jest coś bardzo pozytywnego. Ci goście naprawdę radykalnie chcieli żyć, chcieli szukać Boga, chcieli się nawracać. I teraz zobaczcie. Parę dni po tym, jak poszli za tym nowym nauczycielem, bo to jest parę dni później, poznali go nad Jordanem, mówią, chcielibyśmy zobaczyć, gdzie mieszkasz. Pan Jezus mówi, no to chodźcie ze mną, zobaczycie. No i poszli z nim. I trafili, bo Pan Jezus szedł do Kafarnaum, bo mieszkał w Kafarnaum. Więc po drodze, jakbyście zobaczyli na mapie, z nad Jordanu, po drodze w okolicach Kafarnaum jest Kana Galilejska. No i pewnie przyszła wiadomość od mamy Pana Jezusa, słuchaj, nie idź do Kafarnaum, bo nie ma mnie w Kafarnaum, tylko mnie zaprosili na wesele, przyjdź na to wesele. Nie wiem, czy nie wiedziała, że on już ma tych pierwszych uczniów. I Pan Jezus trafia z tymi uczniami właśnie trzeciego dnia, czyli wesele się już zaczęło, dlatego Maryja tam była od początku. I trzeciego dnia wesela trafia na to wesele z tymi swoimi uczniami. I teraz pomyślcie, Jezus tam przychodzi z tą pierwszą ekipą. Nie ma jeszcze całej bandy apostołów, tylko jest ta pierwsza ekipa. Chłopaki od Jana Chrzciciela, jedzący szarańcze, asceci, pokutujący, którzy żyli naprawdę w ogromnych wyrzeczeniach. I nagle co widzą? Jezus wchodzi na wesele i robi 600 litrów wina. Pomyślcie, co się musiało zjawić w ich głowach. Przypuszczam, że na pewno w pierwszym miesiącu sobie myśleli, może żeśmy się trochę pomylili. Może się Janowi coś pomyliło, no bo ten zapowiadany Mesjasz to tak zaczyna całkiem ciekawie, nie? Nie zaczął od wzywania na tym weselu, porzućcie pijaństwo, nawracajcie się, bo siekiera przyłożona do korzenia. Tylko jak Jezus zobaczył, że nie ma wina, przemienił 600 litrów wody w wino. Przypuszczam, że zabawa była przednia na tym weselu. Przypuszczam, że ludzie się niezwykle ucieszyli. I na pewno nie chodzi mi tu o coś negatywnego. Nie chodzi mi tu o to, że ludzie się upili. Nie. Tylko Pan Jezus przywrócił, że tak powiem, radość na weselu. Słuchajcie, ten pierwszy cud, zauważcie, czym się skończył. Napisane jest na końcu tej Ewangelii, którą wam czytałem, i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Czyli Jezus dokonał jakiegoś przewrotu w ich głowach. Takiego przewrotu, który ich przekonał, że On naprawdę jest Mesjaszem. Uwierzyli w Niego, że to On. Kiedy zobaczyli, że co zrobił, przyniósł radość, przyniósł wesele, przyniósł entuzjazm. Uwaga, bo po to przyszedł Jezus. Jezus, jak sam powiedział, przyszedł po to, żeby dać życie owcom i żeby je dać w obfitości. Nie przyszedł po to, żeby owce udręczyć, żeby owcom ponakładać chomonta i je po prostu ciągać po rowach, tylko jak mówi sam Pan Jezus, przyszedł po to, żeby dać owcom życie. Jak mówi, radość wasza, żeby była pełna, czyli żeby doszła do całkowitego wypełnienia. Moi drodzy, dla mnie ten znak, ten pierwszy cud, Jezus przemieniający wodę w wino, który się tego zupełnie nie boi, który się nie boi tego, że z tego też mogą być złe skutki, uwaga, no bo mogą, nie? Jak ktoś przesadzi, no to będzie niedobrze. Jezus się tego zupełnie nie boi i pokazuje w pierwszym swoim cudzie, tak jakby chciał powiedzieć, słuchajcie, cała moja działalność ma do tego prowadzić. Do tego, że chcę wam dać radość. Przyszedłem po to, żeby dać wam szczęście. Przyszedłem po to, żeby wam pokazać, że bycie z Bogiem, którym jestem i zapraszam was do mojego królestwa, że bycie ze mną to jest po prostu nieustanny karnawał. To jest jak siedmiodniowe żydowskie wesele z 600 litrami wina. Znacie, bo takie jest Królestwo Niebieskie. Jeśli pamiętacie zapowiedzi proroka Izajasza, jak będzie wyglądało niebo, to prorok Izajasz w odróżnieniu od Apokalipsy nie opisuje tronu Bożego, wokół którego stoją aniołowie i śpiewają halleluja, nie? Nie, prorok Izajasz opisuje nieskończone stoły zastawione tłustymi mięsami, z naciskiem mówię tłustymi mięsami, nie warzywami, tłustymi mięsami i wybornymi winami. Tak opisuje prorok Izajasz Królestwo Niebieskie. Mało tego, Pan Jezus potem to pociągnie i powie swoim apostołom, że to będzie wyglądało tak, że my usiądziemy przy tych stołach, a Bóg będzie robił za kelnera. Tak mówi Pan Jezus, nie mój pomysł, Jego pomysł. Mówi, że wy usiądziecie przy stole, a Bóg wstanie i będzie wam usługiwał. Czy wy to w ogóle czaicie?
Pan Jezus ma zupełnie odwróconą perspektywę. Nie Pan Bóg w środku i wszyscy Go wielbią. To oczywiście w ogóle jest prawda, bo to jest bardzo piękna, duchowo wyrażona prawda o tym, co się będzie działo w niebie. Ale Pan Jezus to opisuje w ten sposób, że my usiądziemy przy stole, a Bóg będzie robił wszystko, co się tylko da, żeby nam szczęście dać. Będzie biegał wokół nas i będzie pytał, co ci jeszcze mogę podać? Może miałbyś na coś ochotę? Czy wy czujecie, jaki Bóg jest pokorny? Że On tam nie organizuje tą akademię ku swojej czci, że jak skończymy, to wszyscy pójdziemy tam po prostu Go uwielbiać. Oczywiście tak będziemy robić. Ale On mówi, nie, wysiadać przy stole i to ja będę wam służył. I kochani, my się to dzisiaj spotkaliśmy, w związku z tym, że jest karnawał. Nie myślimy jeszcze o żadnym wielkim poście, błagam was. W ogóle bardzo się cieszę, że wybraliście dzisiaj sobota. Chociaż wiem, że spotkanie jest tylko do 18, więc część z was pomyślała, jakoś to pożenie, nie? Bo gdyby było wieczorem, byłby problem, nie? Gdyby zrobili spotkanie o 18 do 23, przypuszczam, że byłaby połowa sali, nie? No bo ostatnia sobota, ostatnia imprezka. Tak to się da, nie? Do 18 tutaj, jak to mówią Panu Bogu, ten, a potem wieczorem tamtemu koledze jeszcze jakiś ogarek, nie? Nie, nie, ale bardzo się cieszę, że w sobotę, ostatnią sobotę karnawału zdecydowaliście się i to w ogóle w takiej masie i masa w ogóle byłaby większa, gdybyśmy mieli więcej miejsc, żeby przyjść w sobotę, ostatnią sobotę karnawału i żeby właśnie spędzić tak karnawał. I w związku z tym zróbmy tutaj karnawał. Na czym ma to polegać, moi drodzy? Bo to oczywiście nie chodzi o to, że sobie będziemy tu podrgiwać i że tam się pocieszymy. Czy będziemy, ja będę, nie? Ale Kaśka, w ogóle, Kaśka założyła w ogóle disco buty specjalne. Kaśka ma takie specjalne buty tylko na disco, nie? Dzisiaj jest karnawałowe wielbienie, więc założyła buty na disco. I będzie oczywiście tutaj taka okazja, ale to nie chodzi o to. I w związku z tym o co chodzi? Znaczy na czym miałoby to polegać? Moi drodzy, o co tu chodzi z tym pijaństwem? A, w ogóle zapomniałem jeszcze o jednym szczególe. To pijaństwo, mówię to, o którym wam opowiadam, czyli oczywiście nie pijaństwo wody, tylko pijaństwo, które jest radością, pijaństwo, które jest po prostu upojeniem Królestwa Niebieskiego, to jest w ogóle rzecz niezwykle dominikańska. Słuchajcie, znalazłem kiedyś taki fragment, nie wiem, czy wiecie, po świętym ojcu Dominiku zostało bardzo niewiele jakichkolwiek opowieści, nie ma żadnych jego tekstów. My nie mamy żadnych pism Dominika, nie? Wszystkie inne zakony zawsze się rozczytują przez cały nowicjat w pismach założyciela, a nasi mówią zawsze, jak przychodzimy, jeżeli chodzi o pisma założyciela, mamy dwa zdania. Naprawdę, wiecie w ogóle jakie? To tylko taka dygresyjka, bo to super jest. Zostały po Dominiku zapisane tylko dwa zdania, które powiedział. Nie mamy żadnego jego kazania, żadnej jego nauki, żadnej konferencji, nic nie ma, no nie? A głosił całe życie. Bracia nigdy nie doszli do wniosku, warto to zapisać, nie? To mówi coś albo o Dominiku, albo o braciach. Jakby ja raczej się kieruję w kierunku braci niż Dominika, ale zostały dwa zdania. Jedno jest całkiem niezłe, bo jest pobożne. Dominik te dwa zdania wypowiedział na łożu śmierci. Jak umierał w Bolonii, bracia się zebrali wokół jego łóżka i wtedy zapisali dwa zdania. Mamy tylko dwa zdania. Jedno zdanie było takie, okej. Bracia, jak umrę, nie martwcie się, bo w niebie będę wam bardziej przydatny niż na ziemi. No i to okej, takie standardowe zdanie świętego, nie? Święty umiera, mówi, musi być coś pobożniej tego. Mówi, że nie martwcie się. Jak już będę w niebie, będę się do wami wstawiał, będzie jeszcze lepiej. Ale drugie zdanie, to jest zdanie mega. Drugie zdanie, które zostawił braciom, to mówi, bracia, chciałem was wszystkich przeprosić, że przez całe życie zawsze wolałem rozmawiać z kobietami młodymi i pięknymi, a nie ze starymi. Powaga! I zbuduj to człowieku duchowość dominikańską na tym, nie? No więc robimy, co możemy, nie? Słuchajcie, to tylko dygresja oczywiście. Naprawdę, mamy od Dominika tylko te dwa zdania. Ale szukałem, czy są jakiekolwiek inne przekazy jeszcze, nie? Słuchajcie, najbardziej ciekawym dokumentem o Dominiku są dokumenty z jego kanonizacji. Kanonizacja się dokonała dopiero 30 parę lat po jego śmierci, dlatego że biskup nas w ogóle zmusił z Bolonii, żebyśmy go kanonizowali. To też, przepraszam, będzie dygresyjka znowu. Pochowali Dominika przy tym u stóp ołtarza w Bolonii. I biskup mówi, dlaczego nie kanonizujecie po 30 latach od śmierci, nie? Czemu żeście jeszcze nie kanonizowali założyciela? Wiecie, co miał przeor odpowiedzieć? I to jest zapisane w aktach kanonizacyjnych. Przeor biskupowi odpowiedział, no nie, bo będą ludzie przychodzić na pielgrzymki i trzeba się będzie nimi zajmować. Czujecie? To jest dominikańska duchowość, nie? Ale biskup nakazał, więc kanonizowaliśmy. I w aktach kanonizacyjnych zebrano oczywiście świadków, nie? Żeby świadkowie, którzy znali Dominika za życia, żeby potwierdzili, jakim Dominik był człowiekiem. Jest tam mnóstwo naprawdę świetnych opowieści, absolutnie fantastycznych, ale jedna jest mega. Opisała to siostra Cecylia, tak jest podpisana, dominikanka.
Siostra Cecylia opisała takie wydarzenie, bo Cecylia była wtedy przeoryszą u dominikanek w Bolonii. I mówi, że któregoś razu nocą, bardzo późną, już było po północy, Dominik z braćmi wracali z jakiegoś głoszenia. Znaczy gdzieś tam byli, gdzieś głosić i wracali do klasztoru w Bolonii. I ten klasztor dominikanek był trochę daleko jeszcze od centrum i zatrzymali się w tym klasztorze, bo byli już bardzo zmęczeni. Jak to chłopy, nie? Nie pomyślały, że kobiety śpią, pobudzili wszystkie, nie? No założyciel przyszedł, generał zakonu, wiadomo, nie? Popłoch wśród sióstr. Wszystkie się pobudziły. Co wymyśliła przeorysza Cecylia? Cecylia napisała, ja oczywiście widząc świętego ojca Dominika, który nas odwiedza, zapędziłam wszystkie siostry do kaplicy, żeby Dominik wygłosił im kazanie. Była trzecia w nocy, nie? Siostry usiadły w kaplicy, Dominik im mówił kazanie. Jak napisała siostra Cecylia, kazanie było bardzo długie. I na zakończenie kazania święty ojciec Dominik miał powiedzieć takie słowa. Tak zapisane jest w aktach kanonizacyjnych. Dominik mówi tak. Drogie siostry i drodzy bracia, Słowo Boże zostało wygłoszone, czyli obowiązki spełniliśmy. Teraz proszę braci, żeby poszli do piwnicy, przynieśli wino i będziemy pić. I są zapisane słowa Dominika, gdzie Dominik mówi, że rozlano wszystkim to wino i Dominik miał chodzić między siostrami i miał mówić, pijcie siostry, pijcie ile tylko chcecie. I siostra Cecylia to skomentowała ostatnim zdaniem, siostry piły ile chciały, a było ich 104. Słuchajcie, takie mamy początki zakonu. Moi drodzy, to pijaństwo, oczywiście mam nadzieję, że wy cały czas, mam nadzieję, że mnie rozumiecie, że to nie chodzi oczywiście o żaden alkoholizm, tylko to jest pewnego rodzaju upojenie, które się może pojawić, kiedy się jest z Bogiem. Moi drodzy, co to oznacza? Mówię, bo to nie chodzi tylko o to, że sobie właśnie będziemy podrygiwać i że ewentualnie gdybyśmy mieli, no nie mamy, ale gdybyśmy mieli, byśmy to wszystkim dali wino do picia, nie? Ale to nie o to chodzi. Nie wiem, czy pamiętacie, że apostołów w Dziejach Apostolskich, jak spadł Duch Święty, no nie wiem, czy pamiętacie, o co ich oskarżono. Jest bardzo ciekawe, że jak ludzie wyszli, nie, walnęło w Jerozolimie, coś huknęło, tak jest napisane w Dziejach Apostolskich, zbiegła się cała Jerozolima, żeby zobaczyć, co się dzieje, nie, bo myśleli, że coś się wali, myśleli, że po prostu budynek się zawalił. Nagle otwierają się drzwi wieczernika, gdzie chłopy siedziały zamknięte przez 50 dni, co niebo się bali, wychodzą z wieczernika, stanęli przed ludźmi w 12, w sensie w 11, stanęli w 11 przed ludźmi, po prostu tysiące ludzi, nie? Tam jest napisane potem, że święty Piotr tam nawrócił 3000 ludzi jednym kazaniem, nie? Ten to miał w ogóle skuteczność. Po prostu jedno kazanko, 3000 nawróconych, nie? Po prostu matko. Stoją te po prostu tłumy ze wszystkich języków świata, nie? I zaczął Piotr głosić. Bardzo odważnie. Zaczął mówić, że Chrystus był Mesjaszem, czego się wcześniej, do czego się nie przyznawał. Zaczął mówić, że go niesłusznie zabito i tak dalej. To było generalnie publiczne przyznanie się do bluźnierstwa. Dlatego, że Piotr publicznie powiedział, że wierzy, że jakiś facet jest Bogiem. Dla Żydów to jest po prostu bluźnierstwo. Wszyscy Żydzi mieli prawo wziąć kamienie, mieli prawo go ukamienować. Więc tam po prostu Piotr wychodzi z ogromną odwagą i mówi, jak chcecie zabijcie, powiem wam, jaka jest prawda. Że on, ten, którego żeście zamordowali, zmartwychwstał, żyje, i jest Mesjaszem, Synem Bożym. Co się wtedy wydarzyło? Ludzie jak to wszystko zobaczyli, bo nagle się zorientowali, że wszyscy, mimo że są z różnych języków, słyszą, kurczę, w ogóle w swoich językach, to też bardzo ciekawe, nie? Że Piotr mówił oczywiście w jednym języku, mówił po hebrajsku, wszyscy słyszeli w swoim własnym języku i wtedy ludzie zaczęli tak myśleć, ty, oni są chyba pijani. Taki jest zarzut w Dziejach Apostolskich, na pewno to kojarzycie. Że ludzie mówili, oni się chyba upili młodym winem. To młode to jest dosyć ważne, bo chodzi o to, że młode wino to jest takie wino, które strasznie szybko uderza do głowy, co nie? Więc mówią, oni są po prostu jacyś upojeni. Tam jest genialna odpowiedź świętego Piotra. Widać, że Piotrek nie miał zbyt dużo wspólnego z alkoholem, a szczególnie z Polską, jeśli chodzi o alkohol, bo mówi, dlaczego nas posądzacie, że jesteśmy pijani, skoro jest dopiero 9 rano? Myślę, że w Polsce każdy powiedział, no i jakby... Przepraszam, czy jest jakiś problem w związku z tym? Nie, bo Piotrek tak odpowiada, mówi. Dlaczego myślicie, że jesteśmy pijani, skoro jest samego rana, nie? I słuchajcie, co to znaczy? Dlaczego ludzie tak pomyśleli? Kochani, co to znaczy, że ludzie, na których stąpił Duch Boży, wydawali się innym, że są upojeni? Kochani, co by to miało oznaczać? Ja myślę, że to oznacza dwie rzeczy. Znaczy, oznacza pewnie milion rzeczy, ale jakby o dwóch chciałbym wam to tylko powiedzieć, bo te dwie myśli nam są potrzebne na modlitwę. Jaka jest pierwsza? Otóż, moi drodzy, jest taka scena, to wam wytłumaczę przez porównanie,
Związana ze świętem, nie ze świętem, znaczy ona w sumie chyba jest święta. Anna, matka Samsona. Jeżeli kojarzycie, jest taka scena opisana w Księgach Samuela, gdzie Anna, która była bezpłodna, poszła do świątyni, żeby się modlić, żeby Pan Bóg jej wysłuchał, żeby dał jej potomstwo, żeby dał jej syna. I wchodzi do świątyni, pada tam przed ołtarzem i zaczyna tak mamrotać, co nie? Mówi coś tam, mówi, cały czas się modli. I siedzi taki stary kapłan Heli u wejścia do tej świątyni, patrzy na nią, że ona coś tam tak mamrocze, podchodzi do niej i mówi, ty się znowu upiłaś, nie? Tak do niej. I to jest w ogóle bardzo zaskakujące. Dlaczego Heli pomyślał, że ona jest pijana, skoro ona tam tak siedzi i tak mamrocze? Otóż z jednego prostego powodu. Moi drodzy, dla Żydów modlitwa w milczeniu to jest coś, co nie istnieje. Dla Żyda ktoś, kto siedzi, tak jak my na przykład, my mamy tam tak zwaną kontemplację albo medytację, nie? Siada katolik z Pismem Świętym na przykład i tam sobie coś w głowie myśli, nie? Czyta Pismo Święte i coś tam medytuje, nie? Tak nas uczą, że to trzeba tak się modlić, tam tak modlimy. Dla Żyda, jakby cię Żyd zobaczył, że siedzisz z Pismem Świętym, nie? Przez pół godziny i tak sobie siedzisz, nie? I sobie tam coś myślisz, to Żyd by pomyślał, kurde, śpi albo co? Jakbyś powiedział, modlę się, jak się modlisz? Przecież się nie odzywasz. U Żydów nie ma czegoś takiego, jak modlitwa nie na głos. Jak on ją zobaczył, Heli, że ona tam siedzi, nie? I tak coś tam sobie tak międli, no powiedział, no chyba pijana, nie? No bo jakby się modliła, to by stanęła i zaczęłaby oddawać chwałę Bogu, zaczęłaby Boga wołać, zaczęłaby krzyczeć do Boga i tak dalej. A ta tam siedzi i coś tam tak międli, nie? Uwaga, dlaczego ja wam to mówię? Kochani, połowa z was ma tutaj ochotę i połowa z was tej ochocie ulegnie, że będziecie tu międlić. W sensie gdzieś tam sobie siądziecie z tyłu, to w ogóle już tak już to widać, nie? Tam niektórzy przyjęli takie pozycje obronne, tylnio-boczno, szybko ewakuacyjne do wyjścia, nie? No i tutaj będziemy się modlić, zobaczycie tutaj, nie? Tam małpy skaczą, modlą się, ręce podnoszą, ktoś tam będzie stał z tyłu i... On jest pogrążony w modlitwie kontemplacyjnej, nie? Ma głębokie wewnętrzne spotkanie z Bogiem. Uwaga, ja oczywiście nie neguję modlitwy w ciszy, żeby to było jasne. Ja nie neguję medytacji, nie neguję kontemplacji. Tak, w kościele znaleźliśmy również inne sposoby bycia z Panem Bogiem. To jasne, uwaga, ale nie tu, nie dziś. Nie to, że to jest coś niedobrego, nie. Wasza modlitwa prywatna, super. Oczywiście, że modlitwa myśla, modlitwa w ciszy, modlitwa w głębi serca jest absolutnie spotykaniem się z Bogiem. Ale tutaj, dzisiaj nie uprawiamy takiej modlitwy. Mówię teraz zupełnie poważnie. Skoro się zapisaliście na dzień pełen łaski, to on się nie nazywał dzień pełen milczenia. Dzień ascetycznego, kontemplatywnego zagłębienia się we własne jestestwo. Możemy taki dzień zrobić w ogóle. Żaden problem. Ale ten dzień dzisiaj się nie wydarzy. Chciałem was zaprosić, żebyście dzisiaj nie zachowywali się jak pijani. W tym myśleniu żydowskim. Czyli skoro tam coś sobie mamroczesz i skoro nie widać, że się modlisz, to znaczy, żeś pijany. Nie bądźcie w tym sensie pijani. W tym sensie nie bądźcie pijani. Ci ludzie, kiedy zobaczyli apostołów, kiedy oni wyszli i kiedy zaczęli bardzo mocno głosić Bożą obecność, to sobie pomyśleli wtedy o zupełnie innym pijaństwie, o takim upojeniu, o które nam chodzi. A jest takie upojenie, o które nam nie chodzi. To upojenie właśnie Anny. Anny, która tam po cichutku coś tam sobie tam szemrze i nie chce przed Panem Bogiem stanąć w pewnej takiej swojej całej okazałości. Kochani, ja wiem, z czego to się bierze. Bo oczywiście część z nas ma mnóstwo wątpliwości, albo część z nas ma mnóstwo problemów, albo może ktoś jest w jakiejś naprawdę trudnej sytuacji i po prostu trudno się w ogóle modlić jakkolwiek, no właśnie, bardziej, że tak powiem, w sensie bardziej zewnętrznie, że człowiek ma po prostu ochotę usiąść i po prostu czekać, żeby Pan Bóg przyszedł. I ja to wszystko w ogóle rozumiem. Tylko bardzo was zapraszam, żebyście spróbowali chociaż trochę, że tak powiem, dać Panu Bogu pewien przystęp. Dać Panu Bogu też pewną taką otwartość w tym, że przekroczycie te swoje stany. Znaczy, ja to w sobie widzę bardzo często. Ja prawie na każdym weekendzie pełnym łaski, ja mam zawsze po prostu stuprocentowego suchara. Prawie zawsze. Był tylko jeden weekend, kiedy byłem po prostu nagrzany, po prostu jak grzejnik po prostu w Rosji. Ale zazwyczaj mam totalnego suchara. Czyli po prostu jak przyjeżdżam, to mam ochotę się zabić, nie?
W sensie nic mi się nie chce, nie chce mi się modlić. Jak widzę, jak zaczynają po prostu śpiewać, nie? Tam te wszystkie tutaj, jak zobaczę zawsze buty Kaśki, to po prostu to mi się w ogóle odechciewa, nie? Jak widzę, że matko, znowu trzeba będzie tutaj teraz się coś tamtego. I słuchajcie, to jest coś, co ja wiem, że nie wszyscy, ale część z nas ma taki stan. Część z nas chce się pogrążyć w takim stanie. Ludzie, karnawał jest! W sensie, wy sobie to wyobrażacie, że idziecie dzisiaj wieczorem na jakąś tam imprenię, znaczy no, łatwo sobie to wyobrazić, bo tak się często dzieje, nie? Szczególnie u chłopaków, nie? Przychodzi chłopak, staje tam pod ścianą i... No bo on musi trzymać tę ścianę, nie? No i można tak. I oczywiście, że można, nie? I oczywiście, ja rozumiem, jesteśmy w różnych sytuacjach. Ale proszę was, obudźcie się dzisiaj. W sensie, poruszcie się trochę. I ja widzę te miny tak, no, że mi się już mi się nie chce, nie? Jak tego słyszę, że to mówisz, nie? I już w ogóle przestań mnie atakować, tak? Siedzę tam sobie cichutko i se myślę tam. I próbuję cię słuchać i nie wyjść. A ty mi tu jeszcze tak ładujesz tam, żebym się tu ruszył, nie? Proszę was, w sensie, obudźcie się trochę. No, naprawdę, jakby... Ja nie chcę powiedzieć, że to jest najważniejsze, nie jest. Ale jest w tym coś fajnego. Słyszałem taką opowieść wczoraj. Chyba tak. Ktoś ma tak, że jak jest komunia i tam przed komunią są te słowa: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, nie? To komuś się powiedziało i uważam, że to jest w ogóle super ekstra. Nie powiem kto, bo już wiem, ale nie powiem. Siedzi tam przed tą komunią i modli się tak. Panie, nie jesteś godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo. I teraz już przekręcę, a będzie uzdrowiona dusza twoja. Nie? Ale to pierwsze, to przejęzyczenie. Uważam, że to jest ekstra. Bo to jest właśnie takie, panie, no jak na siebie patrzę, to myślę, że nie jesteś godzien. Nie? Słuchajcie, i oczywiście mam nadzieję, że ja życie, że nie chodzi mi tutaj o żadne głupie patrzenie na siebie. Ale słuchajcie, obudźmy się z czymś takim, że Pan Bóg naprawdę nas chce. I Pan Bóg naprawdę, ośmielam się nawet powiedzieć, kiedy na nas patrzy, to sobie mówi, no nie wiem, czy jestem godzien do ciebie przyjść, bo jesteś taki fajny, nie? Mówiłem wam też 1000 razy o tym Poltku z Poznania. Jest w Poznaniu taki wielbieniowiec, Poldek Twardowski. Mąż, tata, dzieci, gra, tam śpiewa i tak dalej, prowadzi takie wielbienia uliczne. Poldek ma, uważam, najlepszy tekst przebudzeniowy, w sensie na poranek zawsze, jak się budzi, po prostu jaki w życiu słyszałem. Poldek jak się budzi, to pierwsze zdanie, które ma, ja nie wiem, co on pali, nie wiem, co on bierze, bo ja mam pierwsze zdanie, jak się obudzę, jakby dlaczego, nie? Znaczy, Boże, dlaczego mi to znowu zrobiłeś, nie? Natomiast on ma pierwsze zdanie, jak się budzi, otworzy oczy, to ma zawsze. Boże, Twój ulubieniec wstał. Nie? Znaczy, to jest to. To jest to. Jestem przekonany, że jak Pan Bóg go widzi, mówi, no to jedziemy. To zaraz się po prostu, kochany, tak obsypie, bo jesteś moim ulubieńcem. I uwaga, słuchajcie, Pan Bóg ma tak o każdym z nas, naprawdę. Nawet jeśli tu jesteś i może jesteś jakoś nie bardzo z Panem Bogiem, może to tylko przyszedłeś, bo ktoś cię tu przyciągnął. Standardowa sytuacja, nie? Pewnie jest tu parę takich osób, nie? Ktoś tu nie chciał przyjść, ale dziewczyna powiedziała, albo ze mną pójdziesz na szóstaka, albo się rozstaniemy, nie? Kilka małżeństw już tak zbudowałem, spokojnie, nie? I bardzo możliwe, że jest tu ktoś taki, kto nie bardzo ma ochotę. A teraz jak to mówię, to już w ogóle nie ma ochoty. I już w ogóle sobie myśli, to Boże, tylko do przerwy nie? I mnie nie ma. Nawet jeżeli tak jest, on patrzy na ciebie i mówi, no mój ulubieniec przyszedł, no. Naprawdę. Kochani, ja po prostu to, co próbuję zrobić, to próbuję po prostu was obudzić trochę. Żebyśmy nie mamrotali, nie tam szeptali, nie tam się właśnie pogrążali we własnym smutku i nieszczęściu. I ja nie neguję tego, że rzeczywiście niektórzy z nas prawdopodobnie doznają jakiegoś smutku i nieszczęścia. Naprawdę, nie neguję tego. Ale w tym wszystkim on mówi, przyszedłem przynieść wam wino i przyszedłem sprawić, że tam, gdzie wam się skończyło, zauważcie. Czyli tam, gdzie ktoś mówi, no ale już nie mam wina, nie mam czegoś, co mnie mogło rozweselić. Pan Bóg mówi, no to proszę bardzo, 600 litrów, nie? I bardzo możliwe, że jesteś w takim stanie, że sobie mówisz, kurczę, no nie mam wina. To właśnie po to tu jesteś, że on chce ci dać to wino. Druga rzecz, znacznie ważniejsza. Moi drodzy, na czym polega, i teraz rzeczywiście się odnieśmy do tego obrazu pijaństwa, na czym polega człowiek pijany? W sensie, kiedy ludzie patrzyli na apostołów i mówili, oni są chyba pijani. Kochani, myślę, że doskonale wiecie, mam nadzieję, że jak najmniej z własnej autopsji, autopsję można mieć tylko własną, że wiecie, że człowiek upojony, i oczywiście chodzi mi o takie poważniejsze upojenie, no polega na tym, że traci, że tak powiem, kontrolę nad sobą.
Traci koordynację po pierwsze ruchową, czyli nie jest w stanie trochę ogarnąć swojego własnego ciała. Przy oczywiście mocnym upojeniu to jest totalne nieogarnienie swojego ciała i człowiek traci całkowicie kontrolę nad swoją fizycznością, też nad swoją psychicznością. Ale też wiecie, że to jest też pewnego rodzaju bardzo często taka niekontrola własnych emocji, niekontrola tego, co się mówi, niekontrola tego, co się właśnie nie chce się powiedzieć, a się powie i tak dalej. Czasem tak się mówi, nie? Że właśnie jak nie wypiję, to nie powiem, nie? Że jak nie wezmę sobie na odwagę, to się nie ośmielę. I słuchajcie, to jest uważam w ogóle bardzo ciekawy trop, właśnie w przychodzeniu Ducha Świętego i w tym, że ludzie napełnieni Duchem Świętym mają takie same skutki, jak ludzie napojeni alkoholem. I uwaga, nie chodzi mi to oczywiście o to, że jak cię Duch Święty napełni, to stracisz kontrolę nad swoim ciałem. Nie o to mi chodzi. Tylko chodzi mi o coś innego. Duch Święty, kiedy chce przyjść, to chce wziąć kontrolę. I nie w tym sensie oczywiście, że coś ci siłą zabierze. Nie. Właśnie na tym polega różnica między Duchem Świętym a alkoholem, że alkohol ci po prostu zabiera. Kiedy pijesz, to ci zabiera. Nie jest tak, że walniesz 3 butelki i powiesz jednak nie. Nie, nie, nie. Jak walniesz, to walniesz. Tyle. To po prostu nie ogarniesz tego. A Duch Święty chce zabrać kontrolę, ale chce ją zabrać za twoją zgodą. I uwaga, co mam na myśli, kiedy mówię o kontroli? Mi to nie chodzi o żadne tam rzeczy modlitewne, nie. Tylko moi drodzy, prawdopodobnie 90% z nas, to jest oczywiście optymistyczna wersja, bo prawdopodobnie 100% z nas, trzyma swoje życie nieustannie w ogromnym takim samosterowaniu, samokierowaniu. Ja wiem, co jest dobre dla mnie, ja wiem, czego mi potrzeba, ja wiem, czego mi nie możesz zabrać, ja wiem, co mi musisz dać i tak dalej. I kochani, ja to oczywiście rozumiem, mam tak samo. Ja nieustannie próbuję kierować swoim życiem. Trochę się już nauczyłem i wiem, że to jest po prostu droga donikąd, nie? Że kiedy ja kieruję swoim życiem, to się zawsze kończy tak samo. Rów. Się zawsze ląduje w rowie. Kiedy ja kieruję swoim życiem, to jest zawsze rów. Jest zawsze po prostu wypełniony rów. Zawsze. I Duch Święty przychodzi po to, żeby zabrać nam te lejce i powiedzieć z tobą oczywiście, nie bez ciebie, nie tak, że ja cię pozbawię kontroli nad twoim życiem, ale z tobą pozwól mi, że będę woźnicą. W sensie siądziemy razem, że tak powiem, na tym tam siedzeniu z przodu, ale te lejce jakbyś mi tak mnie. I pozwól, że ja cię poprowadzę gdzie, ja ci powiem co, ja ci powiem jak, ja ci powiem dokąd, kiedy i tak dalej. I kochani, w tej modlitwie, którą chcemy dzisiaj zrobić, w tym pijaństwie, które chcielibyśmy dzisiaj zrobić, chodzi właśnie o to. O to, żeby mu dać taką wolność. Moi drodzy, część z was tu przyszła, tak jak zawsze, z bardzo konkretnymi oczekiwaniami, z bardzo konkretnymi prośbami, z bardzo konkretnymi sprawami i w ogóle bardzo dobrze. Broń Boże, nie mówię, że to jest coś złego. Tylko pozwólcie Duchowi Bożemu, żeby to On zdecydował, co wam trzeba dać, kiedy wam trzeba dać, czy w ogóle trzeba wam dać, a może trzeba wam dać coś innego, bo może chcecie absolutnie rzeczy, które was zniszczą i tak dalej, i tak dalej. Kochani, w tej modlitwie jest strasznie ważna pewnego rodzaju wolność, którą dacie Duchowi Świętemu albo nie dacie. Bo ktoś tu może siedzieć przez naprawdę dzisiaj 7 godzin, od po prostu 11 do 18 i jechać naprawdę intensywną modlitwę, jechać naprawdę intensywne proszenie Pana Boga, bardzo intensywne i konkretne ściąganie Go do konkretnych rzeczy w twoim życiu. Tylko może Duch Święty chce coś innego. I nie chodzi mi o to, czego pragniesz, to jest coś złego. Nie. Tylko pozwól Mu, jakby zaufaj Mu, że On jest mądrzejszy od ciebie. Zobaczcie, ci apostołowie się ludziom wydawali, oni w ogóle nie kierują swoim życiem. Oni są pijani chyba, oni w ogóle nie koordynują tego, co oni robią. Uwaga. To jest w ogóle oznaka człowieka Bożego. To jest taki człowiek, który nie wie, co będzie jutro. To jest taki człowiek, który wcale nie mówi Panu Bogu, Panie Boże, ja muszę mieć zabezpieczone najbliższe 3 lata życia, bo jak nie będę miał zabezpieczone, jak mi nie pokażesz w ogóle, jak to ma być, że będzie dobrze, to ja w to nie idę. Nie, człowiek pełen Ducha Bożego to jest człowiek, który mówi, Panie Boże, wiesz, czego mi potrzeba, bo ci przyględzę o tym od rana do wieczora, wiesz, jakie są moje pragnienia, ale Panie Boże, to, co będzie jutro, no to zrób tak, jak zrobisz. To poprowadź tam, gdzie poprowadzisz. To daj to, co dasz. Nie daj tego, czego nie dasz. Taka wolność jest oznaką Ducha Świętego. Wtedy ktoś na ciebie patrzy i mówi do ciebie, słuchaj, ale przecież ty w ogóle nie kierujesz swoim życiem. No. On kieruje. To jest zstąpienie Ducha Bożego. I to jest nic innego jak pijaństwo. Bo to jest moment, kiedy nie ogarniasz. Kiedy nie wiesz. Że tak powiem, gdzie cię popchną, tam pójdziesz, nie? Uwaga.
Przecież to jest czysty opis Ducha Świętego. Nie wiadomo, skąd przychodzi, dokąd podąża. No nie wiadomo. Przyjdzie Duch Święty, zawieje tu i lecisz tam. No jest to jak pijany, nie? Tam powiało, tam poleciałeś. A my, nie, bo ja muszę w tamtą stronę. Nie? No słuchajcie, no tak to wygląda nasze życie. Moje tak wygląda ciągle. Po prostu z dnia na dzień. On mi cały czas jedno, a ja mu cały czas drugie, nie? A że ja mam dużą masę, to mi się łatwo opierać, nie? Więc Pan Bóg ma ze mną duży problem. Bo próbuje przepnąć, a ja, o, kochany. Kochani, na tym polega to pijaństwo, które my tu chcemy dzisiaj zrobić. I naprawdę moje marzenie jest takie, żebyśmy tutaj zrobili naprawdę upojenie. Ale w tym sensie upojenie. Żebyście stąd wyszli z takim przekonaniem, no to lejce tam. I ja będę taki po prostu, że tam prowadź. Gdzie mnie tam zawiejesz, tam pójdę. Gdzie mnie poprowadzisz, tam będę. Co będziesz ode mnie chciał, to zrobię. Gdzie mi dasz? Wiecie, dlaczego tak jest? Bo On jest najczystszym dobrem. Bo On nie może nikogo poprowadzić do czegoś niedobrego. Bo On nie może zabrać czegoś, co byłoby dla ciebie szczęściem. Nie może! Ja wiem oczywiście, że my jesteśmy mądrzejsi i mówimy, ale ja wiem, co jest moim szczęściem. Ja wiem lepiej od Pana Boga, co jest moim szczęściem. No, z całym szacunkiem do ciebie, ale nie wiesz. Z całą miłością, jaką mam do ciebie, ale nie wiesz. W sensie, może nie tak, On wie lepiej. Nie to, że ty nic nie wiesz, ale On naprawdę wie więcej. I On naprawdę jest mądry i naprawdę jest dobry i naprawdę jest samą miłością i naprawdę nigdy, przenigdy, nikogo nigdy nie skrzywdził. Nigdy. To my się tylko zawsze sami krzywdzimy. Albo siebie nawzajem, albo sami siebie. Ja mam w ogóle po prostu habilitację z krzywdzenia samego siebie. Mogę was uczyć w ogóle, na czym to polega, jeżeli ktoś nie jarzy. Ale myślę, jak patrzę na was, to że nieźle jarzycie. Bo... Kochani, chodziłoby o to, żeby On spadł i żeby nas w ten sposób upoił. Czym to się kończy? I tym kończymy. Kochani, ta Ewangelia o Kanie Galilejskiej, i to już pewnie też słyszeliście, skończyła się tym, że Pan Jezus przemienił tą wodę w wino w tych sztągwiach. Nie? Dla mnie, słuchajcie, to jest jeden z najpiękniejszych obrazów w ogóle ever. Wiecie, co to były za sztągwie, nie? Te sztągwie to nie są kryształy, nie? Czyli po prostu trzymane na specjalne okazje, cudowne, szlifowane naczynia, nie wiem, jeszcze pozłacane i z diamentami. Te stągwie, jak mówi Ewangelia, to były tak zwane żydowskie stągwie do oczyszczeń. Na czym to polega? Jak się wchodzi do domu żydowskiego, jeśli kiedyś pojedziecie do miejsca, gdzie mieszkają Żydzi, tylko ortodoksyjni Żydzi, nie? O takich, którzy jeszcze przestrzegają Tory. To jeżeli pojedziecie na przykład w Jerozolimie, jeżeli pojedziecie do dzielnicy ortodoksyjnej, wejdziecie do jakiegoś domu żydowskiego, to tam dostaniecie, albo stoi, albo dostaniecie, naczynie, które służy do obmywania rąk, do obmywania nóg, do obmywania twarzy, którą wam potem jeszcze oczywiście namaszczą olejem, co nie? I to jest coś, w czym się po prostu myje ręce, w czym się myje nogi. To jest coś, co służy do mycia. Mało tego. Na takim weselu, jeżeli te stągwie były używane na weselu, to chodziło też w tych stągwiach o to, że jeżeli ktoś miał, że tak powiem, nie wiem jak to powiedzieć delikatnie, miał pewne substancje ze swojego ciała, które chciał usunąć drogą gębową, to te stągwie do tego służyły. Czyli jeżeli ktoś na przykład chciał splunąć, no to nie spluwał na sali weselnej, tylko wychodził, bardzo często stągwia była miejscem, gdzie to się robiło. Jeżeli ktoś wypił za dużo alkoholu, to niestety czasem ta stągwia do tego służyła. Oczywiście nie było takie jej przeznaczenie, ale w związku z tym, że wszyscy już byli tam umyci, więc ta woda tam była zazwyczaj brudna, to bardzo często się nikt nie krępował. Nie? Słuchajcie, to nie były kryształowe naczynia. To były naprawdę bardzo często zaplute naczynia, które oczywiście czyszczono, myto i tak dalej, to jasne. Ale one były bardzo często wykorzystywane do czegoś naprawdę nieprzyjemnego. I zauważcie, Jezus, kiedy przemienia wodę w wino, to nie mówi... Przynieście najlepsze kryształy, jakie macie. Będziemy produkować dobrej jakości, fantastyczne wino w świetnym opakowaniu. Tylko mówi, idźcie po te stągwie, opróżnijcie je. Na pewno je oczywiście umyli, to jasne, nie? Opróżnijcie je, wyczyście je, nalejcie tam świeżej wody do tego, ale to były te stągwie. I w tych stągwiach przemienił wodę w wino. Kochani, między innymi na tym polegał również ten znak. Zauważcie, tam jest też napisane, że oni te stągwie wnieśli na salę weselną. Ojcowie Kościoła zawsze piszą, że to jest obraz tego, co chce zrobić Jezus swoją misją. Czyli Jezus spotyka zaplutą stągwię, która stoi na zewnątrz, czyli poza salą weselną,
Skoro Królestwo Niebieskie to jest jedno wielkie wesele, to co robi Jezus? Bierze zaplutą stągwię, wyrzuca z niej ten cały badziew, który jest w środku, myje tą stągwię, wlewa tam wodę, a potem, nie tylko wodę, wodę przemienia w wino w tej stągwi i tą stągwię wnosi na wesele. Czyli mówiąc krótko, sprawia, że naczynie, które było poza i do niczego się nie nadawało, zostaje wprowadzone do środka, umyte i przemienione w wino. To jest dla większości ojców Kościoła obraz tego, na czym polega zbawienie. I zobaczcie, Jezus w swoim pierwszym cudzie właśnie to próbuje pokazać. Mówi, po to przyszedłem. Jestem takim Mesjaszem, który przyszedł po to, żeby każdą zaplutą stągwię umyć, wypełnić wodą, potem tą żywą wodę przemienić w wino i potem tą stągwię z tym winem wnieść na salę weselną. Tak, żeby gospodarz, ten gospodarz to jest oczywiście obraz Boga Ojca, żeby gospodarz powiedział, jak zobaczy to wino, żeby powiedział, kurczę, ale masz wino, człowieku. A to jest ta zapluta stągwia. Jezus mówi, o to chodzi w Królestwie Bożym. Że Ojciec spojrzy na ciebie i powie, ja, mój ulubieniec. A to była zapluta stągwia. Kochani, o to chodzi w tym obrazie. To jest jedna z najpiękniejszych Ewangelii i najcudowniejszych cudów Pana Jezusa. Mogłoby się wydawać, że to jest takie nic. Nie? No Boże, no przemienił po prostu wodę w wino. Nikomu nie pomógł, nie uratował, nie wskrzesił, nie przywrócił wzroku. A Jezus tym jednym cudem pokazuje wszystko, co zrobi. Tak jakby chciał powiedzieć tym chłopakom, którzy z Nim przyszli. Chłopaki, jestem Mesjaszem, jestem Synem Bożym i taki jest plan działania. Po to jestem na ziemi. W tym jednym geście zobaczycie, po co przyszedłem. I jak goście to zobaczyli, to napisał święty Jan i uwierzyli w Niego. Bo nagle zrozumieli, że to nie asceza, że to nie wyrzeczenia, tylko On zbawia. Że to nie nasze wysiłki, nie nasze starania, potrzebne oczywiście, ale że to On oczyszcza, że to On przemienia. Zobaczcie, On tam wszystko zrobił. Wszystko powiedział, jak ma być zrobione, gdzie, kto ma po co pójść. Maryja, jej geniusz tu polega właśnie na tym, że ona mówi, zrobicie wszystko tak, jak wam powie. Co ona mówi? Macie być pijani. Czyli gdzie was pośle, gdzie was każe pójść, co wam każe zrobić, tam, gdzie was popchnie, tam pójdziecie. Skutek tego? Zapluta stągwia wchodzi na ucztę weselną. Czyli jeśli ktoś mu pozwoli, żeby on robił, co będzie chciał, jak będzie chciał, kiedy będzie chciał, w jakikolwiek sposób będzie chciał, to nawet jeśli jesteś zaplutą stągwią, proszę się nie obrazić, ale jeśli jesteś, to jeśli mu pozwolisz na takie działanie, on cię wprowadzi na ucztę weselną. I po tośmy, moi drodzy, tutaj przyjechali do stołecznego miasta Warszawy. Ewentualnie niektórzy autobusem z innych dzielni. Taki jest nasz cel. Po to chcemy się pomodlić.